będzie ochrzczony, będzie zbawiony, tak? Tak czytamy w Słowie Bożym. Dzisiaj tą prawdę Bożą pragną całym sercem swoim wypełnić nasze kochane siostry, młode siostry, nasze dziewczyny. Wejść w przymierze z Panem poprzez chrzest wodny, chrzest wiary, poprzez pewne zanurzenie w wodzie. Co jest, co oznacza chrzest, jak wiemy, czy przypominamy dzisiaj? To pewne zanurzenie w wodzie. Według Słowa Bożego, jak czytamy, nie jest to pozbycie się czy obmycie jakiejś cielesnej nieczystości, ale chrzest wodny to jest obietnica służyć Panu Bogu żywemu w czystym i dobrym sumieniu po wszystkie dni życia swego. Dzisiaj nasze siostry pragną właśnie w obecności nas, Kościoła Bożego, braci i sióstr, w obecności przyrody, Boga żywego i całego Wojska Niebiańskiego, Alleluja! Złożyć to. Siostro Agato, czy Ty wierzysz w Pana Jezusa jak swego osobistego Zbawiciela? Czy obiecujesz Mu służyć w czystym i dobrym sumieniu po wszystkie dni życia swego? Obiecuję. Na podstawie słów Twojej wiary i obietnicy chrzczę Ciebie w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Stare przeminęło, nowe życie ma. Wielki zwycięstwo, już jestem ja. Nowe stworzenie, nowe życie ma. Czy Ty wierzysz w Pana Jezusa Chrystusa jak swego osobistego Zbawiciela? Tak, wierzę. Czy obiecujesz Mu służyć w czystym i dobrym sumieniu po wszystkie dni życia swego? Tak, obiecuję. Na podstawie słów Twojej wiary i obietnicy chrzczę Ciebie w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Jestem ja. Stare minęło, nowe życie ma, wielkim zwycięstwem.